Dzień dobry Państwu. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Rzeczpospolitej. Witam serdecznie. Panie prezydencie, dzisiaj ekspoze wygłosi minister spraw zagranicznych. No i nie wiemy, co nam powie Zbigniew Rau. Słyszymy, że ma być to bardzo długie przemówienie, a ja pana pozwoli spytam o to, co nam się w polskiej dyplomacji udało, a co nam się nie udało. Zacznijmy od tego, co nam się udało. Ale mówimy o ostatnim roku, czy ostatnim czasie. Zapewne wojna, agresja rosyjska na Ukrainę zdominuje to wystąpienie i trzeba przyznać, że polska polityka w tej sprawie, polityka prezydenta rządu jest właściwa. Muszę to jasno i szczerze powiedzieć. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi także w kontekście wojny są rozwinięte, a to jest rzeczywiście dla nas dzisiaj strategiczna kwestia i to bym zaliczył po stronie plusów, a po stronie minusów to jest słaba pozycja Polski w Unii Europejskiej, ponad miarę słaba, niepotrzebnie słaba i na własne życzenie. Trzymanie się Grupy Wyszehradzkiej, która dzisiaj jest pustym tworem i bez większego znaczenia wobec różnicy zdań wewnątrz tej grupy. Byliśmy przewodniczącym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy OBWE. Kierował tym przez rok minister Rau, ale skończyło się to wojną, a więc o sukcesie żadnym mówić nie można. No tu jakakolwiek dyplomacja pokojowa z Rosją. No tak, ale z drugiej strony to pokazuje, że też mamy do czynienia w dużej mierze jednak z organizacją nieefektywną. Panie prezydencie, w tej chwili Rosję kieruje, ja wiem, że to tylko, techniczne, ale jednak Radą Bezpieczeństwa ONZ, cała Rada Bezpieczeństwa, cała ONZ staje się dość... To powiedzmy więcej, ONZ stracił swoją rolę i tak długo jak będziemy utrzymywali, a tego się nie da zmienić, przecież prawo weta, które jest przy kraju agresorze, czyli Rosji i kraju, który może za chwilę być agresorem, czyli Chinach i kraju, którym zdarzały się akcje agresywne, mówię tu o Stanach Zjednoczonych, no tu umówmy się, że ta organizacja działać nie będzie, bo ona została stworzona po II wojnie światowej z nadzieją, że wszyscy jak mają tak dużo dobrej woli, że się dogadają. Otóż w roku 23 dobrej woli mamy niedostatek. Z optymistycznych rzeczy z tej rozmowy wynika tylko to, że mamy ładną pogodę dzisiaj na razie, bo nieźle panu idzie. Wszystko jest nieefektywne, to prawda. Nie, ale powiedziałem, niestety, że postawa Polski wobec wojny i to zarówno polityka rządu, jak i społeczeństwa, to jest coś, co zostanie zapisane w historii pozytywnie. Ale mówi pan o tych organizacjach, takich jak OBWE, takich jak ONZ, zresztą nie bez racji oczywiście. Natomiast czy nie niepokoją pana głosy polityków z europejskich? Emmanuel Macron po swojej deklaracji, że Europa musi zmniejszyć zależność od Stanów Zjednoczonych, idzie dalej, nazywa to mocniej. Teraz słyszymy, że powiedział, że Francja nie może być wasalem Ameryki, nikt nie może być wasalem Ameryki. No to jest, ktoś może powiedzieć, och, tradycyjne niechęć Francuzów do Ameryki, ale teraz, w tej sytuacji, w sytuacji wojny, budzi to niepokój. To musi budzić niepokój, dlatego, że o ile teza, że Europa jest na tyle silna, 70 czy ile lat po zakończeniu wojny, że powinna w większym stopniu przejąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i odciążyć Amerykę i Ameryka nie może przez wieki być tym parasolem obronnym Europy, to miało sens. Natomiast zdarzyła się rzecz, która nie była przewidywana przez Macrona również, agresja rosyjska. I w tej chwili okazuje się, że NATO jest silne o tyle, o ile Amerykanie są w NATO i dają tyle, ile dają. Natomiast Francuzi ze swoimi pięknoduchowskimi koncepcjami, oni przede wszystkim nie potwierdzają tego słowami. Bo gdyby dzisiaj Macron powiedział, budujemy siłę europejską i my jako Francja jesteśmy gotowi w najbliższych latach przeznaczyć 10% naszego PKB na zbrojenie. Ale nie są w stanie. Kanclerz Scholz, który opowiada z tkliwością o swoich długich, półtora godzinnych rozmowach z Putinem, z którymi regularnie rozmawia i jeszcze dodaje, że Putin jest bardzo uprzejmą osobą podczas tych rozmów. No, ale to ja wiem. Putin potrafi być człowiekiem czarującym. Sam się o tym przekonywałem. To jest dobra szkoła KGB, czyli dostosowywania się do sytuacji. Natomiast ja do Scholza nie mam pretensji o to, że on uważa, że trzeba podtrzymywać dialog. Bo nawet w najgorszych sytuacjach ten dialog musi być, jeżeli półtora godzinne pogawędki po niemiecku? Pogawędki myślę, że nie. Scholz powiedział, że po niemiecku mówi wtedy tylko... Też.
też, ale wtedy, kiedy Putin chce, czyli krótko mówiąc, kiedy Putinowi jest wygodnie, to być może on wrzuca jedno czy dwa zdania po niemiecku. Mm. Sądzę, że to się odbywa jednak w dwóch językach. Nie zmienia to faktu, że dialog ja bronię. Uważam, że świat, jeżeli przy słabości tych organizacji, o których wspomnieliśmy, które były niejako stworzone dla dialogu, i to dialogu multilateralnego, NZ, OBWE, jeżeli tego nie ma, to każda forma dialogu ma sens. Natomiast ten dialog musi być dialogiem na zasadach twardych, bez naiwności, czyli pokazania, gdzie, co my sądzimy, jak oceniamy te działania Putina. Jeżeli Scholz mówi, Putin, ty jesteś wojennym zbrodniarzem i ty musisz o tym wiedzieć, to ja uważam, że taka rozmowa ma sens. Panie prezydencie, zwracam się do Aleksandra Kwaśniewskiego. Opozycja idzie do wyborów osobno. Nie będzie wspólnej listy, przynajmniej dzisiaj się wydaje, że nie będzie jednej listy. Wszystko się oczywiście może zmienić jeszcze przed wakacjami i tak dalej. Czy pan ma takie wrażenie, że opozycja wygra te wybory, że opozycja idzie po władzę? Może wygrać. Ja uważam i podtrzymuję to. Dzisiaj szanse wyborcze są równo pół na pół. I każdy, który już uważa, że wygrał, to przegra. Ci, którzy się boją, że już są przegrani, nie muszą przegrać. Więc to jest pół na pół. Czy listy? Ja mam radę dla opozycji tylko jedną. W sprawie list trzeba się wykokosić najdalej do końca kwietnia. Dlatego, że przedłużające się oczekiwanie, czy jedna, nie jedna, ono będzie budowało takie rozczarowanie, frustrację. Rozczarowanie jest typowym uczuciem po przegranych wyborach. Ja natomiast wiem, zafundować sobie rozczarowanie przed wyborami, to jest gruby błąd, więc trzeba zakończyć to do końca kwietnia. Ale czym zakończyć? Co by radził Aleksander Kwaśniewski? Ja nic nie chcę w tej chwili radzić. Oni mają się ze sobą dogadywać. Na moje oko dzisiaj najbardziej prawdopodobny wariant to są trzy listy. To znaczy lista Koalicji Obywatelskiej, lista Lewicy i lista Hołownia-Kosina. No i ale myśli pan, że to dałoby szansę na zwycięstwo Tuska? Pan powiedział bardzo ciekawe zdanie, że trzecia kadencja PiSu będzie całkowitym wymazaniem Tuska z dziejów III Rzeczpospolitej, więc stawka dla niego jest wysoka. Nie, dla niego osobiście jest bardzo wysoka i myślę, że wiesz, ja doceniam jego determinację. Ja wiem, co to znaczy wejść drugi raz do tej samej rzeki i to jest bardzo i czasami trudne i nieprzyjemne i wręcz bolesne. Tusk wykonuje ogromną pracę, ale on też wie, o co walczy w takim wymiarze osobistym. To jest miejsce w historii. Jego zwycięstwo to będzie rzeczywiście wielkie zwycięstwo. No, a jego porażka niestety skazuje go na to, że PiS przez wszystkie swoje metody, a to, że oni nie lubią Tuska, to nie muszę panu udowadniać, on będzie wymazywany z tej historii. To zobaczymy, czym to się skończy, proszę państwa. Natomiast ja teraz jeszcze podam szansę pół na pół. Panie prezydencie, my zawsze rozmawiamy w części internetowej o książkach i też będziemy rozmawiali o książkach, ale to w związku z tym, że mamy pół minuty, to pan ma szansę teraz w części radiowej powiedzieć tylko o jednej książce, którą pan czyta i poleca. Ja przygotowałem taką listę książek, które trzeba przeczytać, żeby zrozumieć lepiej ten konflikt, tę agresję rosyjskiej przyczyny. Nic za cztery nazwiska powiem. Anne Applebaum, Sebak Montefiore, powiem więcej w tej drugiej części, Sergej Płochy, nowe nazwisko, które się pojawia i powiem o nim też słowo, i Timothy Snyder, jeden w tej chwili z najlepszych znawcą tematu. Napisali kilka książek, niestety grubych, ale bardzo bym polecał. To wszystko o tym, co czytać, żeby zrozumieć konflikt. Ja jeszcze dorzucę w takim razie inne nazwisko, ale to w części internetowej, no i o tym, co się czyta dla przyjemności. Zapraszamy na to serdecznie, ale będzie nie tylko o książkach, będzie o polityce i nie tylko o Donaldzie Tusku. Zapraszam do RMF24, do interi.pl. Zostańcie tam z nami. To o książkach jeszcze będzie, na koniec, żeby tak jakoś odetchnąć. Pan pozwoli, że wrócę do polskiej polityki, no bo pozostaje pytanie, którym wszyscy się teraz ekscytują. Kto powinien poprowadzić tę koalicję obywatelską, a może nawet całą opozycję do walki? Donald Tusk, czy jak chcą sondaże, Rafał Trzaskowski? Odpowiedź jest prosta. Obaj. Obaj. Znaczy kampanii nie da się przeprowadzić jednoosobowo, bo to nie są wybory prezydenckie. Więc tutaj potrzeba wielu liderów. Koalicja Obywatelska jest w sumie w szczęśliwym położeniu, bo ma dwóch zawodników wagi super ciężkiej, czyli dwóch panów T. Trzaskowski, Tusk, Tusk, Trzaskowski. I myślę, że oni powinni w tej kampanii z całą mocą uczestniczyć. Ale natomiast w jakiej roli miałby wystąpić Rafał Trzaskowski? No, lidera, jednego z liderów Platformy. Ale czy miałby kandydować w tych wyborach? Do parlamentu? No tak, no, no myślę, to są wybory do parlamentu. Decyzji, oczywiście, powinien. No to
miały zostawić Warszawę. I teraz pytanie, jak mielibyśmy my, opozycja, wygrać, to ja, Rafał Trzaskowski, idę do wyborów, to jasne, ale jak istnieje ryzyko, że przegram, to zostanę wtedy szeregowym posłem opozycji. No albo nie zostanę posłem, bo nie obejmę mandatu, wie pan, nie. Nie, to... zdaje się, że wtedy chyba, jak pan obejmie ten mandat... Można nie objąć mandatu, no po prostu to też jest możliwe, ale ja myślę, spekulujemy za daleko. To chyba z automatu się traci mandat. Były takie historie przecież tych dżentelmenów, którzy startowali w wyborach samorządowych, licząc na to, że podciągną listę, ale wcale nie obejmą mandatu i niestety potracili. No nie chcę w tej chwili, wchodzić w te szczegóły, bo no dobrze, zostawmy szczegóły. Co powinien zrobić Trzaskowski, pana zdaniem? Nawet jeżeli nie chce kandydować do Sejmu, powinien w tej kampanii uczestniczyć jako ważna postać Koalicji Obywatelskiej. Jako ważna postać, no ale z drugiej strony to wtedy odium ewentualnej porażki spadnie na niego. A on liczy na to, że wygra wybory prezydenckie. No tak, ale do tego jest trochę czasu. Poza tym ja powiem panu, jeżeli zaczyna się kampanię z myśleniem o tym, że można ją przegrać, to lepiej rzeczywiście nie wchodzić w tę kampanię. Bo... Ale tak jak jesienią wszyscy byli pewni, że opozycja wygra, tak teraz mam wrażenie, oni sami są przekonani, że przegrają. I to jest oczywiście takie falowanie bez powodów trochę, ale... Dlatego trzeba po prostu zrobić kampanię i wziąć trochę przykład z Tuska. Zamykamy oczy i walczymy. No, to jest jedyna droga do zwycięstwa. Wie pan. Ja startowałem w innych wyborach. Jeżeli chce pan wiedzieć, przecież jak w 95 roku startowałem z Lechem Wałęsą, przecież ja nie wierzyłem w 100%, że ja wygram, ale przyjąłem taką sportową zasadę, wtedy... że skoro walczę, to walczę o zwycięstwo. No. Pan był tu proporcją gardę w sytuacji Andrzeja Dudy, który też zaczynał nie po to, żeby wygrać, tylko żeby jakoś nie przegrać boleśnie. No, przepraszam, ale to były nieporównywalne sytuacje. Te proporcją panu nie wyszły bardzo. Oczywiście nie. Ja byłem szefem, liderem Pańskie lewicy. Ego nie pozwoli na takie porównanie. Nie, fakty, no, to fakty. Wie pan, ja byłem liderem lewicy. No, ja byłem raczej w sytuacji... Andrzej Duda został wymyślony do kandydowania, a ja byłem w sytuacji, że było mi trudno odmówić, żeby kandydować. To jest zupełnie inna sytuacja. Także... ale jak sam pan wspominał... Ani proporcją, ani gardę. Nie. Pan wtedy nie wierzył w to, że wygra. Nikt nie wierzył, że pan wygra. Chodziło o to, żeby w drugiej turze nie... żeby wejść do drugiej tury, no. Wejść do drugiej tury z Wałęsą. Tak, ale nie, ale myślenie w czasie całej kampanii było takie, że skoro już startuję, to robię wszystko, żeby wygrać. I to proponuję dzisiaj ludziom opozycji. No dobrze, to żeby zwycięstwo. A ja mam do pana inne pytanie. No co z lewicą, proszę pana? No bo nie dzisiaj lewicą, tylko ja tak sobie popatrzyłem na wyniki wyborcze lewicy w ciągu ostatnich 20 lat. I nawet nie na procenty, które się zmieniają, ale na liczby bezwzględne, ile głosów dostawała lewica. W 2001 roku to największy jej triumf. Pan był prezydentem, ja wiem, to pana zasługa, ale 41% głosów to było wtedy 5 300 000. Ponad 5 milionów osób zagłosowało na lewicę 22 lata temu. W 2005 roku na połączone dwie partie lewicowe 1 700 000. W tej chwili, w 2019, podczas ostatnich wyborów 3 miliony mniej niż w 2001, czyli 2 300 000. A to był dobry wynik. Co się stało z lewicą? Polacy przestali lubić lewicę, Polacy przestali być lewicowi. Polacy przede wszystkim nigdy nie byli za bardzo lewicowi. Od tego trzeba zacząć. My nie jesteśmy lewicowym społeczeństwem. A wszyscy mówią, że jesteśmy, że bardzo lubimy, jak nam się coś daje. No ale jak coś to jest gratis. Taka lewicowość właśnie bardziej socjalna niż lewicowość o charakterze światopoglądowym. Wynik z 2001, znaczy mówiąc o tych wynikach, ja bym powiedział inaczej. Wynik 2001 roku, który był zasługą rzeczywiście wielkiego wysiłku całej lewicy, którą kierował Miller, to trzeba też jasno powiedzieć, on był ponad miarę. To był wynik niespodziewanie dobry. Dlatego, że w tym momencie... Klęska AWS-u była dojmująca. No klęska AWS-a i mało tego, to wtedy lewica jakby stała się taką na krótko, taką jak to Niemcy mówią Volkspartei, czyli taką partią, która przyciąga ludzi z bardzo różnych środowisk, choć jest to związek no, taki krótkotrwały, jak mówię, to nie jest głęboki związek ideowy. Do tego doszedł czynnik biologiczny. No, jednak ta lewica wywodząca się z PRL-u, szczególnie w wyborach 91 roku, 93, ona mogła w dużej mierze oprzeć się na tych ludziach, którzy byli z PRL-em związani. I to nie w kategoriach tam władzy, ale wszystkim takiej godnościowych. To znaczy pracowaliśmy, byliśmy nauczycielami, byliśmy... No można się było odwoływać do tego. Odwoływać, a jednocześnie ten problem godności, on został całkowicie przekreślony ze strony tych środowisk solidarnościowych. Więc to był drugi czynnik biologiczny. Trzeci czynnik to były oczywiście błędy popełnione, bo lewica w 2005 roku mogła kończyć swoje rządzenie czteroletnie w lepszym stylu niż kończyła. Dobrze, ale dzisiaj... to, że ona się od 2005 roku
to minęło 18 lat. To są całe pokolenia ludzi, którzy się wtedy, tak jak moja córka, ona się w 2005 roku urodziła, ona w tym roku będzie mogła głosować po raz pierwszy. I pytanie, dlaczego lewica nie potrafiła się w ciągu tych 18 lat przebudować, odbudować? Nie przebudować, to ona się kolosalnie przebudowała, bo już nie mamy SLD, mamy nową lewicę i tak dalej. Mamy nowych ludzi, mamy nowe pokolenie. Wie pan, ja myślę, że... Pański przyjaciel Włodzimierz Czarzasty. No dobrze, ale on jest... Bardzo to wszystko sprytnie skleił. No skleił, ale on też jest przedstawicielem tego pokolenia już starszego, które skleiło i teraz ja myślę, coraz bardziej inicjatywa będzie przechodzić w stronę 40-latków. Ale oni jakoś nie wyciągają ręki po to, żeby przejąć władzę nad całą lewicą. Mam wrażenie, że to ciągle jest taki... No dobrze, no... Wie pan, ja myślę, że te stabilne 10%, które w tej chwili lewica ma w sondażach, to jest jakby początek drogi budowania pozycji silniejszej w przyszłości. Gdyby się okazało, że lewica może uczestniczyć we władzy, sądzę, czyli opozycja wygrywa, sądzę, że to też będzie czynnik mocno zmieniający sytuację, bo pamiętajmy, że ich 18 lat już nie ma przy władzy. To też dla polityki jest... Są wygłodzeni, tak. Nie tylko, że wygłodzeni, ale to jest z punktu widzenia wyborców. To też jest taki element, no, głosujemy na ideę, no przecież nie na tych ludzi, którzy będą mieli wpływ. To jest bardzo deprymujące. Ja już nie chcę mówić, że w kontekście międzynarodowym, no lewica nie ma najlepszego okresu i to najkrócej można wytłumaczyć. To akurat nie jest wina naszej lewicy. Nie, ale to wie pan, to wynika z swoistego paradoksu. Ale mi się rzadko zdarza publicznie chwalić polskich polityków, to pan pozwoli, że pochwalę Włodzimierza Czarzastego, który jest najbardziej radykalnym przywódcą lewicowym w Europie, który jednoznacznie w tych sprawach Ukrainy się wypowiada. Dużo nawet mocniej od wielu innych polskich polityków. To jestem pełen naprawdę uznania. No, lewica absolutnie odrobiła lekcję i nikt jej nie podejrzewa w tej chwili o jakieś takie potajemne sprzyjanie Rosji. No, choćby to jest ważne, więc to będzie budowało pozycję. Natomiast do tej jakby teoretycznej sytuacji, że na przykład młodzi są zainteresowani bardziej lewicą. Czyli młodzi głównie, jak pyta się ich, na kogo głosują, to mówią albo Konfederacja, albo Lewica. Właśnie, a propos Konfederacji. Ale jeszcze nie chcę tylko jedno, już skoro pan tyle dobrego powiedział o lewicy, to ja dodam jedno. No, ale do tego trzeba dodać ciężką pracę i apeluję. No spotkania z młodymi ludźmi, jeszcze raz robota, bez tego nie będzie... Nie chcę pana nawet namawiać do recenzowania Konfederacji, bo mniej więcej chyba wiem, co mógłbym usłyszeć. Ale jak dojdzie do tego, co wychodzi z sondaży, na przykład z sondaży Estymatora, od dawna wychodzi im jedno. Nie będzie przyszłego rządu bez Konfederacji. No chyba oczywiście, że doszłoby do jakiejś wielkiej koalicji PiS-u z kimś z opozycji, tak zwanej opozycji demokratycznej. Czy pan sobie w ogóle wyobraża to, że na przykład mogłoby dojść do koalicji, nie wiem, opozycji z Konfederacją? Koalicji Platformy, Lewicy, PSL-u z Konfederacją? W sprawie koalicji wszystko można sobie wyobrazić, bo świat nie takie rzeczy widział. Patrząc na to dzisiaj, wydaje się to wszystko niemożliwe. Konfederacja też gra swoją koncepcję, czyli będąc czymś innym. Konfederacja musi teraz w tych wyborach być partią antyestablishmentową. No więc korzysta. Wiele pojawiało się takich partii antyestablishmentowych na jeden sezon. Palikot grał tą kartą, Leper grał tą kartą, później wszedł do rządu. Ryszard Petru grał tą kartą. No, ale mu się nie udało do końca wejść. Natomiast to jest dosyć typowe. Konfederacja chce pokazać, właśnie my jesteśmy inni. Na ile ten wynik Konfederacji będzie dobry, to zależy, ile tych składowych elementów zdecyduje się głosować na jedną partię, która jest tak różnorodna wewnątrz. Ale... Wie pan, no bo ja słyszę, że liberałowie gospodarczy, tacy spod igły Balcerowicza, chętnie by zagłosowali na Konfederację. No tak, ale jeżeli oni są tacy wolnościowcy, to jak oni oceniają na przykład wypowiedź Konfederatów, że w Polsce rozwody powinny być dawane za zgodą biskupa? Oj tam. No czy nie oj tam, no, to jest powiedziane głośno, to nie jest mój wymysł. Ale pewne rzeczy się schowa, pewne rzeczy... Nie, no dobrze, zostało powiedziane, więc ja mówię, jeżeli da się skleić, jeżeli Konfederacja będzie na tyle sprytna, że te różne elementy sklei tak, że dla tych twardych katolików to będzie to, że biskup będzie zgadzał się nie, na rozwody. Nie, katolicy nie będą głosowali na Konfederację. Twardzi katolicy głosują na PiS, no dobrze. A tam będą głosowali ci, którzy są antysystemowi, którzy mają dosyć PiSu, dosyć Tuska. No to ci, którzy będą antysystemowi, niewątpliwie zagłosują na Konfederację. Dla Konfederacji będzie duży problem.
co zrobić z antysystemowością, jeżeli trzeba będzie być junior partnerem jakby to, w jakiejś koalicji? Jakby to panu powiedzieć, stanowisko ministrów i wiceministrów osłodzi im ten dylemat. No tak, ale to znaczy będzie jednorazowy wyczyn. No dobra, to ale pan nie odpowiedział na to pytanie, bo pan mówi, pan wchodzi teraz w szaty Konfederaty, który się zastanawia wchodzić do rządu, nie wchodzić. Ale nie. Pytanie było trochę inne. Czy opozycja powinna zgodzić się na przykład na taki mariaż z Konfederacją? Ale dobra, Konfederacja, wchodzi. To jest wszystko do rozmowy dzień po wyborach. No, pan chce dzisiaj rozważać różne... To bez sensu. Pan może powiedzieć coś więcej. Pan nie jest politykiem, pan nie kandyduje. Nie, ale nie kandyduję, ale też nie chcę się rozważać tego rodzaju kwestii, które nie mają dzisiaj żadnego znaczenia. A myśli pan, że na przykład realne byłoby dobrze? Ratujemy Polskę przed Konfederacją, czyli Lewica wchodzi do rządu z PiS-em. To jest pomysł, który podsunął mi jeden z posłów Lewicy zresztą. Proszę pana, ale to jest pytanie, przed czym trzeba Polskę bardziej ratować? Przed PiS-em czy przed Konfederacją? I tu musi sobie to każdy pan na to odpowie odpowiedzieć. Na to pytanie. Ja uważam, że dzisiaj przed PiS-em, bo PiS realnie rządzi 8 lat i mówię, kolejne 4 lata PiS-u to jest utrwalenie bardzo wielu negatywnych zjawisk, chociażby jak niszczenie niezawisłości sądów i tak dalej. Już nie mówię, absolutnie patologia w mediach publicznych, no to wszystko się będzie przecież tylko pogłębiać. Tu nic nie będzie lepiej, jak oni będą rządzić. Czyli dla mnie Konfederacja dzisiaj jest tworem, który wymaga sprawdzenia. Oni muszą przejść wybory, zobaczymy, ile będą mieli głosów. Jeżeli się okaże, że w Polsce, tym bardziej, że skąd oni będą czerpać te głosy? No, podejrzewam, że bardziej z PiS-u niż ze środowiska opozycyjnego. I tu postawimy kropkę, choć to akurat ciekawe, że pan z taką rezerwą, ale powiedziałbym nie bez sympatii, mówi o Konfederatach. Nie, ale i z rezerwą i bez sympatii, bo bez, dlatego, że w moim przekonaniu to wymaga sprawdzenia. No dobrze, panie prezydencie, zostawmy to, bo nam na książki zabraknie czasu. No, już po prostu będziemy gadać o polityce, jak nie wiem. Myślałem, że pan dla mnie ma tyle czasu, ile trzeba. Ja mam dla pana bardzo dużo czasu. Polecam panu książkę Zbigniewa Mencera. Najpierw ja się dorwę do głosu. Zbigniew Mencer, Krzycz teraz. To była pierwsza książka, którą przeczytałem w tym roku. Świetna książka mojego ulubionego prozaika. Serdecznie polecam wszystkim. Ja stwierdziłem, że trzeba czasami powieści czytać. Zresztą chyba dobrze trafiłem, bo pan żadnej powieści nie poleca. Ostatnio mam posuchę, gdy chodzi o powieści, z dwóch powodów, bo zacząłem czytać więcej na temat tego regionu i choć tak dużo przeczytałem w przeszłości. A gdy chodzi o książkę do czytania, to mogę zachować się trochę egoistycznie i w połowie maja będzie moja książka. To także serdecznie. Nie wiem, ale do czytania. Niewątpliwie będzie się czytało. To jest moja rozmowa z Aleksandrem Kaczorowskim, tytuł Prezydent, wydany przez wydawnictwo Znak. Taka w połowie książka, maja inauguracja. Kwaśniewski mówi niewiele, ale uwierzcie, że prawie wszystko, tak? Nie, tam jest nie wszystko na pewno nie, natomiast jest bardzo dużo i to jest trochę biografia, trochę, wie pan, takich wątków aktualnych, więc myślę, że zobaczymy. A co tam pan ma na karteczce? Na karteczce ja mam właśnie ten zestaw czterech nazwisk, które moim zdaniem przeczytanie ich książek powoduje, że lepiej możemy zrozumieć to, co się dzieje. Zaczynam od kobiety. Tak, bo ponieważ Anna Applebaum jest niewątpliwie Margisie żona Radka Sikorskiego, ale wybitna. Dlatego ją wspominamy. Nie dlatego i myślę, że ona naprawdę ma bardzo niezależną i niezwykle solidną pozycję, gdy chodzi o myślenie i pisanie, szczególnie o tym regionie. Ona napisała dwie książki, które, a przed tą jedną, którą polecał, żeby zrozumieć ten kontekst relacji rosyjsko-ukraińskich. Czerwony Głód. Ale też pisała Między Wschodem i Zachodem, napisała tak. Gułak, ale ten Czerwony Głód bym polecał. To oczywiste. Świetna książka zresztą, też bardzo przygnębiająca. Rzecz. Timothy Snyder to jest w tej chwili też osoba uznawana za najwybitniejszego znawcę regionu i sytuacji. I on napisał jedną książkę, która jest też bardzo przygnębiająca, ale niezwykle dużo tam informacji i wiedzy. To jest Skrwawione ziemie, czyli o tym naszym regionie, o tych wszystkich wpływach i rosyjskich, i później niemieckich, innych. Ale jest książka, która też pokazuje, jakie było myślenie historycznie na temat Ukrainy. To jest Czerwony Książę. To jest biograficzna o jednym z Habsburgów, którego marzeniem było, żeby stać się liderem niepodległej Ale Zybek Montefiore jest cudownym biografistą. Nie, ale ja mówię teraz ciągle o Snyderze. Pan zaraz powie o Zybeku Montefiore. O Montefiore mówię o jednej książce, którą uważam, żeby zrozumieć system polityki rosyjskiej, bezwzględność tej polityki, trzeba przeczytać książkę. To świetnie napisana, to są Romanowowie. Romanowowie. Tak, czyli historia dynastii.
Stalina tak, ale Stalin to jest książka bardziej... Tak, on napisał Młody Stalin, Stalin, jego Czerwony Dwór, tylko te książki o Stalinie, on bardziej skupiają się na takiej roli samego Stalina. Natomiast Romanowowie to jest systemowa kwestia. Jak to działa? I ostatni autor, którego bardzo polecam, to jest Sierhiej Płochy. To jest profesor Ukrainiec, w tej chwili szef Centrum Ukraińskiego na Uniwersytecie Harvarda. I on napisał książkę Ostatnie Imperium, które właśnie tej dotyczy upadku... nie znam, widziałem ją. Tak, chyba też znam. Bardzo dobra, bo to jest pokazanie, jak rozpada się Związek Radziecki i wszystkie te konflikty narodowościowe narastają, czyli problem Ukraina, sposób patrzenia Rosjan na Ukraińców, Ukraińców na Rosjan. To jest bardzo pouczające. Pisał to grubo przed wojną. Za każdym razem, jak z panem rozmawiam, mam wrażenie, że po cholerę my gadamy o tej polityce. Następnym razem obiecuję, pan przyjdzie z tą swoją książką i będzie mówić więcej o książce niż o polityce. To będzie ciekawsze, proszę państwa. Naprawdę, warto czytać książki, a nie tak wszystkie bzdury, jakieś wybory. Ale ja mam wyjście, idę do domu, czytam książki, a pan co rano musi się tą polityką zajmować. Bardzo, ale panu, tylko rano. Bardzo mogę iść do domu i czytać książki. No, dobrze. Czego państwu i sobie życzę. Do widzenia. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję.